Cały cywilizowany świat pamięta o Holokauście, zbrodniczym planie nazistów spod znaku swastyki, którego celem była eksterminacja narodu żydowskiego i unicestwienie jego wielowiekowej kultury. Kultury będącej niezwykle istotnym elementem wspólnego dziedzictwa, naszej tysiącletniej historii. Zagłada to doświadczenie, które odmieniło obraz świata i postawiło pod znakiem zapytania pojęcie człowieczeństwa w takim wymiarze, w jakim było ono przez wieki rozumiane w kulturze europejskiej. To doświadczenie czasów pogardy. Pogarda rodzi się w słowach złowrogich i boleśnie raniących. Niestety, zwłaszcza ostatnio, także w naszym kraju, brzmią doniośle i słyszymy je coraz częściej. Za słowami idą czyny, haniebne i okrutne. Ich liczba niepokojąco rośnie, a barwa ma kolor brunatny. Kiedy zleją się w jedną wielką plamę, za późno będzie już na refleksję i opamiętanie. Dlatego spotykając się dziś w tym symbolicznym miejscu, upamiętniamy tragedię narodu żydowskiego, ale także manifestujemy swoją niezgodę na wszelkie przejawy agresji i nienawiści. Potępiamy rasizm, nacjonalizm, ksenofobię. I stajemy w jednym szeregu z tymi wszystkimi, którzy w imię elementarnej przyzwoitości upominają się o prawo do szacunku i godności dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, przekonań, światopoglądu. Równajmy ten szereg w każdych okolicznościach.